jestem na drodze krajowej numer 1 w Częstochowie i będę teraz kierował się do miejsca, w którym już parę razy w Częstochowie byłem, a przynajmniej próbowałem do niej dojechać, a mianowicie do skweru Junaków. Skwer Junaków. Za 500 metrów zjedź w prawo. Skwer Junaków ostatnim razem, gdy byłem w Częstochowie, cały czas był remontowany. Natomiast nawigacja, która w tej chwili również na ten skwer mnie prowadzi, cały czas nakazywała mi, aby do tego zjedź w prawo dojechać. Wobec czego dzisiaj, tym razem, chciałbym sprawdzić, czy w jakiś sposób... Za 200 metrów skręć w prawo. Już poprawiło swoje systemy, czy dalej, pomimo tego, że mamy zakazy... Skręć w prawo. Pomimo, że mamy zakazy jazdy w prawo z Alei Pokoju w skwer Junaków, to czy mimo wszystko nawigacja będzie mnie tam prowadziła, czy może znajdzie jakąś inną drogę, a może skwer Junaków jest już czynny i mamy możliwość do niego dojazdu. Za 600 metrów skręć w prawo. O, za 600 metrów w prawo. Czyli kto wie, czy ona mnie już nie prowadzi prawidłowo, czyli na światłach nie każe mi pojechać w prawo, ale to dopiero zobaczymy za moment. Dojazdy w prawo, bo bez sygnalizatora. No, nawigacja mi się tu nie odzywa, więc nie wiem, czy ja teraz będę miał skręcać na światłach. Wychodzi na to, że jeszcze prosto mam jechać. Pojadę z lewego pasa z prostego powodu, bowiem pas prawy za skrzyżowaniem jest pasem zanikającym, więc już ustawiam się na tym pasie, który ma kontynuację. Dodatkowo występuje tutaj strzałka warunkowa w prawo, więc aby nie blokować skrzyżowania. Teraz na najbliższym skrzyżowaniu powinienem skręcać w prawo. Tylko czy jest taka możliwość? Wygląda na to, że tak. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Czyli jest, wychodzi na to dojazd już do skweru Junaków. Skręć w lewo. Następnie... Jedź dalej prosto. Czyli pierwszeństwo mamy tutaj w prawo. W prawo jest... Jedź dalej prosto. Nie, no. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Tu jest w tej chwili zakaz. Jest skwer Junaków. To daje, nie? To jest... Jesteś na miejscu. Tak jest. Tramwaje stoją za wiedną. To ładne miejsce, ładnie to zrobili, ładnie wykończyli. Ładnie trzeba przyznać, że jest zrobione. Długo to trwało, no ale w końcu się udało.